Dwulatka w oknie życia. Przy dziecku był list Częstochowa, dwuletnia dziewczynka w oknie życia. Przy dziecku był list. Około dwuletnia dziewczynka została znaleziona w częstochowskim oknie życia. Przy dziecku był list, informuje Katolicka Agencja Informacyjna. Alarm rozległ się po godzinach. 21 w oknie życia imienia. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Częstochowie. Znaleziono w nim około dwuletnią dziewczynkę. Dziecko czuje się dobrze. Przy dziecku był list z informacją o imieniu, zawiadomiono policję, a dziewczynce zapewniono opiekę lekarską. To szóste dziecko zostawione w tym oknie życia. Okno życia to specjalnie przygotowane miejsce, umożliwiające matkom, które nie mogą lub nie chcą opiekować się noworodkiem, anonimowe, bezpieczne pozostawienie go w nim. Idea systemowej ochrony porzuconych dzieci stosowana była już w średniowieczu. Najstarsze zachowane okno życia pochodzi z 1198 i znajduje się w Rzymie przy powstałym z inicjatywy papieża Innocentego i Szpitalu Ducha Świętego.